kickboxing jest przeciwwagą dla MMA, a idealnym argumentem za tą tezą jest Maciek, zawodnik MMA, wychowany na Muay Thai, rękawice krzyżuje w K1. Teraz ring, a nie klatka jest jego areną. Michał Rankiewicz, alias Koniu, równie doświadczony zawodnik jak Maciek. I do tego podopieczny Rafała, waleczne serce Petra Thiela. Ucieszyłem się na wiadomość, że będę walczył z Maćkiem. Jest to rozpoznawalny zawodnik. Wiem, jakie ma umiejętności w stójce. Wiem, co ja sobą reprezentuję. Od ostatniej walki trenowałem tylko stójkę, tylko pod K1. Czuję się mentalnie, fizycznie, psychicznie zawodnikiem K1. Chcę to udowodnić w następnej swojej walce. Bardzo mi przykro, że trafiło na Michała, bo będę musiał z nim wygrać. Na DSF Kickboxing Challenge stoczyłem dwie walki. Jedną walkę wygrałem, drugą walkę przegrałem. Teraz Zmysłowic zamierzam wrócić ze zwycięstwem. Urodziłem się we Wrocławiu, tu się wychowałem, tutaj żyję. Jak wiadomo, Wrocław wychował wielu świetnych wojowników. Ja jestem kolejnym z nich. Szczecin to stolica sportów walki. Mamy wielu mistrzów K1, kickboxu amatorskiego. Więc Michał, nie idź tą drogą. Ja jestem od niego młodszy, to jest mój atut, to jest moja siła. Michał ma jeszcze czas, ja mam czasu coraz mniej. Michał to przeszkoda na drodze do pasa, więc co? Wjeżdżam w niego, robię swoje, chcę wygrać, chcę ten pas mieć. Maciek, na ringu wzniecę taki ogień, którego ty nie zdołasz ugasić. Michał, to ty nie wiesz, jak ja w życiu pożary gasiłem. Pamiętaj, w płomieniach ludzie umierają.